Po wielu prośbach i apelach w końcu ruszyło coś w sprawie oświetlenia wjazdu do naszego osiedla. Droga do Podczela, a przynajmniej jej wjazd po przebudowie, nie został oświetlony, co sprzyja wielu wypadkom. Przy drodze stoi wiele dzików, które właśnie wybrały sobie to ciemne miejsce. Wielu kierowców nie myśli nawet o zmniejszeniu prędkości, przejeżdżając tą drogą. Dużym powodzeniem cieszy się również wyprzedzanie samochodów z bocznego pasu, który niestety nie do tego służy. Mamy nadzieję, że oświetlenie, które powstanie, zmniejszy ryzyko i ilość wypadków na tej drodze. Zakończenie inwestycji przewidywane jest jeszcze przed sezonem, a jej przypuszczalny koszt to około 20 tysięcy złotych. Powracamy jeszcze do jednej sprawy, oświetlenia ścieżki rowerowej do Ustronia Morskiego. Po apelach naszej redakcji w tej sprawie przewodniczący zarządu Rady Osiedla, pan Artur Tomkowski, obiecał poruszyć temat na sesji Rady Miasta. Z niecierpliwością czekamy na nowe decyzje i inwestycje.